sprzęt komputerowy dla administracji, szkół, szkolenia i działania przeciwko cyberprzestępczości. Łomża będzie lepiej przygotowana do korzystania z przestrzeni cyfrowej dzięki funduszom z rządowego programu Cyfrowa Gmina. Sekretarz stanu w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Adam Andruszkiewicz przywiózł do Łomży symboliczny czek na blisko 1 900 000 zł. W Zespole Szkół Weterynaryjnych i Ogólnokształcących wręczył go prezydentowi miasta Mariuszowi Chrzanowskiemu z przeznaczeniem na przedsięwzięcia wynikające z programu Cyfrowa Gmina. Wszystkie samorządy, panie redaktor, w naszym województwie dostały te kwoty. Minimum to była kwota minimalna 100 tysięcy na gminę, ale tutaj w Łomży jest to kwota ponad 1 800 000 zł, więc naprawdę są to środki, które już pan prezydent tutaj może, myślę, na bardzo dobre rozwiązania innowacyjne wydatkować. Wyższa kwota była w Białymstoku, no ale to wynika z tego, że po prostu mamy do czynienia z większym miastem, natomiast wszystkie nasze podlaskie samorządy absolutnie nie zostały zapomniane, każdy dostał środki. Projekt ten finansowany jest z funduszy europejskich w ramach programu React-EU i skierowany jest do wszystkich gmin w Polsce. Władze Łomży już wiedzą, jak zostaną wykorzystane fundusze. W ramach tego projektu miasto Łomża pozyska 234 zestawy komputerowe, 76 laptopów, 3 urządzenia wielofunkcyjne. W chwili obecnej odbywa się przetarg na zakup tychże urządzeń i miejmy nadzieję, że na przełomie tego lub też na początku następnego roku pojawią się już te urządzenia, które będą służyć pracownikom Urzędu Miejskiego w Łomży oraz też naszym jednostkom podległym. Obecny na uroczystości wicemarszałek województwa podlaskiego Marek Olbryś podkreślił wyjątkową przychylność rządu dla Polski Wschodniej. I Ministerstwo Cyfryzacji liczy na to, że ten pilotaż, jaki jest u nas w województwie, będzie rozpróbowany na całą Polskę i Łomża jest taką pierwszą perełką, która będzie o tym świadczyła. I to dobrze, że te środki wpływają bezpośrednio od rządu polskiego do samorządów, bo to jest wyzwanie XXI wieku, że musimy być bezpieczni w tej cyberprzestrzeni i mocno inwestować w środki internetu, ale też bezpieczeństwa w tym internecie. Środki z programu Cyfrowa Gmina samorządy mogą wykorzystać m.in. na zakup sprzętu, oprogramowania i licencji, edukację cyfrową dla pracowników jednostek samorządu terytorialnego i jednostek podległych, w tym przedszkoli i szkół. W Brzostowie, malowniczo położonej miejscowości nad Biebrzą w gminie Jedwabne, wyremontowany został blisko 1,5-kilometrowy odcinek drogi. W uroczystym otwarciu udział wzięli mieszkańcy Brzostowa i zaproszeni goście. Poprzednia droga była bardzo trudną drogą, gdzie były niesamowite problemy, jeżeli chodzi o logistykę, tutaj zaopatrzenie rolnictwa, grzęzły cysterny, był utrudniony dowóz pasz, tego już teraz nie będzie. Inwestycja blisko 2 400 000 zł, odcinek o blisko 1,5 kilometra drogi, zostało nam jeszcze dwie uliczki, tam już to samo Biebrzo. Teren jest bardzo trudny, teren z podglebiem torfowo-murszowym, dlatego też problemów było niesamowicie dużo, ale udało nam się szczęśliwie dotrwać, chociaż niektórzy mówili, że będzie nam ciężko, raczej nie wykonamy tej inwestycji, ale jednak się udało. Jak mówił burmistrz Jedwabnego, teraz ta droga to swego rodzaju wizytówka gminy, bo to miejsce, gdzie nad Biebrzę przyjeżdżają turyści z kraju i ze świata. Nowa droga wyłożona jest kostką brukową. Drogi z kostki są troszeczkę tańsze. U nas specyfika naszej gminy była taka, że kiedy istniał fundusz sołecki, wioski pozyskiwały, właśnie zbierały kostkę z tego funduszu. Tak samo stało się też i w przypadku Brzostowa, też troszeczkę tej kostki zostało zgromadzonych. Musieliśmy coś z tą kostką zrobić, żeśmy wpadli na plan wykonania tutaj drogi. Ta inwestycja to komunikacyjne powiązanie dróg lokalnych z wojewódzkimi i krajowymi, a dla mieszkańców to po prostu potrzeba i wygoda codziennego życia i pracy. Mieszkańcy tej miejscowości bardzo dużo lat czekali na to, żeby właśnie doczekać się takiej drogi. Ja przypominam, tutaj przyjeżdżałem ponad 30 lat temu i ta miejscowość była wtedy już w opłakanym stanie, była droga, to były kocie łby, bruk powyrywane. Naprawdę mieszkańcy czekali na tę inwestycję bardzo wiele lat i myślę, że już niektórzy pewnie zwątpili, że się nigdy tego nie doczekają, ale widać, że są na dzisiejszej uroczystości ci najstarsi mieszkańcy, którzy tutaj przyszli z radością po prostu, żeby oświadczyć to, że ta droga wreszcie została w tej miejscowości zrobiona. To droga o znaczeniu lokalnym, ale też koresponduje z systemem połączeń dróg
dróg powiatowych i wojewódzkich, szczególnie w tej miejscowości. Droga z bruku była, potem była przysypana żwirem i teren jest pod moku, to jest otulina Parku Biebrzańskiego Narodowego i tu występują właśnie podtopienia. Jak był deszcz, no to mieszkańcy tutaj z tej wsi bardzo utrudnione miały komunikację. No teraz wyniesione to zostały i będzie droga utwardzona z kostki. Z tej inwestycji najbardziej zadowoleni są mieszkańcy Brzostowa, którzy na remont czekali latami. Teren, na którym mają swoje gospodarstwa, jest torfowo-murszowy, a gdy 1,5 roku temu doszło tutaj do nawałnicy, która zatopiła praktycznie całą wioskę, podjęto decyzję, by przed wykonaniem drogi wykonać także meliorację. Każdy jest szczęśliwy, że komfort życia się poprawił wszystkim, wiadomo. Każdy teraz ma i ochotę z dziećmi się przejechać rowerami, czy na, wiadomo, jak przedtem było to kałuże, to każdego zniechęcało, no a teraz mamy piękną drogę, no i dziękujemy bardzo panu burmistrzowi, całej radzie, no i czekamy na więcej inwestycji oczywiście. Wcześniej to było koniec świata Brzostowa, już takiej drogi chyba jak Brzostowo miało, to już gorsze nie mogło być. I strasznie chwalimy pana burmistrza Jedwabnego, takiego chyba nie było i dalej, żeby dalej mógł nam funkcjonować. Inwestycja drogowa to odcinek blisko 1,5 kilometra. Koszty wyniosły prawie 2 400 000 zł, z których 80% to dotacja z Funduszu Dróg Samorządowych. W Brzostowie zostały jeszcze 2 uliczki nad samą Biebrzą, które wymagają remontu i wówczas ten rolniczy i turystyczny teren będzie już bezpieczny i dostępny. Inwestycja w Brzostowie to 18. odcinek dróg w gminie w tej kadencji, a w przyszłym roku, jak zapowiadają samorządowcy, powinien być finał prac na kolejnych 10. Przeddzień 104. rocznicy odzyskania niepodległości przez Polskę na cmentarzu przy ulicy Mikołaja Kopernika w Łomży odbyły się uroczystości z okazji 100. rocznicy śmierci pułkownika Jerzego Sawy Sawickiego. Po mszy świętej uczestnicy uroczystości przeszli na grób pułkownika Jerzego Sawy Sawickiego. Pułkownik Paweł Gałązka, dowódca 18. Łomżyńskiego Pułku Logistycznego, przypomniał życiorys bohatera walk niepodległościowych. Na stopień pułkownika Jerzy Sawa Sawicki został mianowany pośmiertnie przez ministra obrony narodowej Mariusza Błaszczaka. Jak podkreślał pułkownik Paweł Gałązka, było to możliwe dzięki staraniom wielu osób. Akt mianowania wraz z decyzją ministra obrony narodowej Mariusza Błaszczaka na ręce pułkownika Pawła Gałązki, dowódcy 18. Łomżyńskiego Pułku Logistycznego, przekazał podpułkownik Adam Olszewski, szef Wojskowego Centrum Rekrutacji w Łomży. O pośmiertne mianowanie na stopień pułkownika Jerzego Sawę Sawickiego wystąpiło z wnioskiem do ministra obrony narodowej Mariusza Błaszczaka miasto Łomża. Jeszcze kilka miesięcy temu na wniosek mieszkańców naszego miasta wystąpiliśmy do ministra obrony narodowej o pośmiertne awansowanie podpułkownika Jerzego Sawy Sawickiego na pułkownika. I dzisiaj w taki sposób też symboliczny dowódca naszego pułku przyjął ten akt. Jest to niezwykle też dla nas ważne, żeby przypominać postacie, które walczyły o naszą wolność, tym bardziej, że są to osoby, które przelały tą krew na naszych ziemiach. Przed grobem pułkownika Jerzego Sawy Sawickiego odczytano także apel pamięci oraz oddano salwę honorową. Białostockie Centrum Onkologii od kilku lat bierze udział w corocznie organizowanej na świecie w listopadzie społecznej akcji Movember. Nazwa pochodzi od angielskich słów mustasz, czyli wąsy, i November, czyli listopad. Celem akcji jest profilaktyka raka prostaty i jąder. Symbolem wydarzenia są wąsy. Wicedyrektor Białostockiego Centrum Onkologii do Spraw Lecznictwa dr Dorota Kasberuk przypomniała, że celem tej akcji, którą szpital prowadzi pod hasłem Męski Listopad, jest zachęcanie panów do badań profilaktyki nowotworów męskich, takich jak na przykład rak prostaty czy jądra. My, onkolodzy, wiemy, że statystyki nie są dobre, że pomimo rozwoju nowych technik leczenia, zachorowań na raka gruczołu krokowego jest coraz więcej i pacjenci zgłaszają się za późno. Dlatego
postanowiliśmy wzorem tego, co się dzieje na świecie, bo już od wielu lat listopad został przyjęty jako miesiąc profilaktyki nowotworów męskich. Wiemy, że październik to jest taki miesiąc, w którym panie zachęcają się nawzajem do tego, żeby badać piersi, a listopad jest takim miesiącem, kiedy zwracamy się szczególnie w stronę panów i zachęcamy ich w różny sposób. Krótka rozmowa i badanie urologiczne przez lekarza urologa naprawdę nie jest straszne. Niestety nowotwory nie bolą, one przebiegają bezobjawowo, a jeżeli ten ból się pojawia, to jest to późny objaw, który powoduje, że stopień zaawansowania choroby jest już dość znaczny i urolodzy nie mają już często szansy na leczenie czy wyleczenie takiego nowotworu. Dr Mariusz Ciemerych ocenił, że coraz więcej panów zgłasza się na badania w poradni urologicznej. Coraz więcej panów na szczęście zgłasza się do poradni urologicznej w tym roku, czyli od stycznia do tego dzisiejszego dnia w poradni urologicznej Białostockiego Centrum Onkologii przyjęliśmy około 8,5 tysiąca panów, z czego 4 tysiące to były konsultacje spowodowane zaburzeniami mikcji, częstszym oddawaniem moczu, jak również około 2,5 tysiąca pacjentów to byli chorzy na raka gruczołu krokowego, czyli to są te dwie jednostki chorobowe, które panom przynoszą jakby największy kłopot i dyskomfort w ciągu dnia. Operacji z powodu raka gruczołu krokowego w tym roku wykonaliśmy już około 110, w tamtym roku było około 80, także również ta ilość operacji rok do roku się zwiększa. Do badań zachęcał także marszałek województwa podlaskiego Artur Kosicki. Profilaktyka jest bardzo ważna, nikomu nie trzeba tłumaczyć, jak istotne jest wczesne wykrycie jakichkolwiek zmian bądź w ogóle już choroby. Ja jako marszałek województwa podlaskiego już od samego początku tej akcji, którą realizuje Białostockie Centrum Onkologii, włączam się, tak żeby faktycznie propagować tą kwestię badań, które są bardzo istotne. Też już mogę powiedzieć z pełnym przekonaniem, że nie ma się czego wstydzić, że panowie powinni się badać. Sam zostałem zbadany, nie w listopadzie, trochę wcześniej, miesiąc temu, ale musimy zachęcać, bo wiemy, że to jest bardzo potrzebne i że tych badań powinno być jeszcze więcej, bo i tych przypadków cały czas jest więcej. Dlatego powinniśmy dbać nie tylko o kobiety, ale też i o mężczyzn. Oczywiście kobiety są bardzo ważne, ale my mężczyźni też jesteśmy głowami rodzin, ojcami i powinniśmy nie tylko to robić dla własnego zdrowia, ale też i dla poczucia bezpieczeństwa naszych rodzin. Męskiemu listopadowi towarzyszy również hasło szybcy i zdrowi. Jak tłumaczy polski kierowca, pilot rajdowy i ambasador akcji Jarosław Kazberuk, szybcy, bo szybko reagujemy, zdrowi, bo reagujemy. Za chwilę będę się tutaj pięknie przygalał i zostaną same wąsy. Symbol tego miesiąca. Akcja od kilku lat, to jest kolejna edycja. Golimy bródkę, zostawiamy wąsy. Symbol badań, symbol profilaktyki męskiej, symbol tak naprawdę tego, że trzeba wziąć się czasem w karby i zrobić te badania. Jestem po 50, chociaż jeszcze ciągle czynnym zawodnikiem. Można. I wiem, jak bardzo jest potrzebne to zdrowie. I takie żelazne zdrowie. Jak co roku panowie, którzy chcą promować akcję, ogolili swoje brody, pozostawiając jedynie zarost tuż pod nosem. Według badań rak jądra jest najczęściej występującym nowotworem wśród mężczyzn w wieku od 20 do 44 lat. Stanowi on aż 25% zachorowań na nowotwory w tej grupie wiekowej.